Dzień dobry, dzisiaj wtorek, 15 września. Słońce dzisiaj wstało i świeci. Wszystko wskazuje, że wieczorem zajdzie jak zwykle. Patronką odcinka jest Agama Kołnierzasta. Obchodzimy dzisiaj. W Gwatemali, Hondurasie, Kostaryce, Nikaragui i Salwadorze Dzień Niepodległości. W Japonii Dzień Szacunku dla Starszych. Na Słowacji Święto Matki Boskiej Bolesnej. W Wielkiej Brytanii Dzień Upamiętniający Bitwę o Anglię. W Europie Dzień Prostaty. Wypiąć bardziej, niech nie kuli jak pies przy kupci. I Dzień Demokracji. O nie! Jesteśmy zgubieni! W Polsce Dzień Solidarności z osobami chorymi na schizofrenię i Dzień Opakowań. Imieniny dzisiaj kapitalne. W niełatwym boju wygrywa Nikomedes. Ale na szacuneczek zasługują również Albin, Dolores, Eckhart, Eutropia, Filotea i Filoteusz, Jakert, Lolita i Nicetas. Jeśli żyje ktoś z takim imieniem, to niech żyje w zdrowiu i radości. Zajrzyjmy historii pod ogon. W 921 roku u Czechów niezła impreza. Księżna Ludmiła została uduszona na polecenie swojej synowej. W 1762 roku intronizowano Go Sakuramachi, ostatnią kobietę cesarza na tronie Japonii. W 1916 w bitwie nad Sommą Brytyjczycy po raz pierwszy w historii używają czołgów na polu bitwy. W 1940 rekord w bitwie o Anglię. Polacy zestrzelili 26 niemieckich samolotów w ciągu jednego dnia. W 1959 roku znany komunista Chruszczow jako pierwszy sowiecki naczelnik odwiedza USA. W 1967 roku odbyła się premiera filmu Sami Swoi, Sylwestra Chęcińskiego. W 1975 roku ukazał się genialny i niebywały album Wish You Were Here Pink Floydów. Urodzili się. W 1254 roku podróżnik i kupiec, Wenecjanin Marco Polo. W 1941 polski akcent we wszechświecie, podbijacz kosmosu Mirosław Hermaszewski. W 1946 roku znany tropiciel Tommy Lee Jones oraz niezły filmorób Oliver Stone. W 1977 roku nielichy gracz we filmach Tom Hardy. W 1980 znany jajcarz Abelard Giza. Przestali oddychać. W 1140 roku węgierska princesa Adelaida. W 1859 fraerski, to jest zamieszkały na Wyspach Owczych, farmaceuta Olaf Finsen. Olaf jest dziś naszym dyżurnym Chińczyko-Japończykiem o nigeryjskich korzeniach. W 1978 roku znany modelarz Willy Messerschmitt. W 2007 roku szkocki rajdowiec Colin McRae. Na koniec swoim motto na dzisiaj podzieli się z wami Filipus Aureolus Theoprastus Bombastus von Hohenheim, czyli Paracelsius. Lepiej z mądrym znaleźć, niż z głupim zgubić. Miłego dnia.